Możesz mieć najlepszą, drogą, markową lutownicę, ale jeżeli nie widzisz, co chcesz zalutować, to roboty nie zrobisz. Dzisiaj elektronik bez dobrego mikroskopu jest jak bez oczu. Dlatego w tym filmie przyjrzymy się rozwiązaniu tego problemu i rzucimy okiem na mikroskop stereoskopowy Vevor, dostępny w bardzo atrakcyjnej cenie. Zapraszam na film. Moje materiały napędza PCBWay, czyli producent wysokiej jakości obwodów drukowanych dla każdego. Za $5 zamawiacie 10 dwustronnych płytek PCB i na taką kwotę dostajecie kupon, jeżeli zarejestrujecie się przez mój link w opisie. Polecam to zrobić, bo firma świętuje teraz 10 urodziny i możecie wyrwać oprócz kuponów parę fajnych gadżetów za darmo. Rzućcie okiem na ich ofertę, a teraz jedziemy dalej. Po kilku dniach od zamówienia kurier przywozi nam paczkę o wadze bagatela 26 kg. Na wierzchu mamy instrukcję obsługi i montażu, ale jak widać chyba nie do tego modelu mikroskopu. Komplet dwóch soczewek Barlowa 0,5 i 2,0. Obcinaczki, które nie wiadomo do czego mogłyby się tutaj przydać. Szkło ochronne i zestaw śrubokrętów oraz otwieraków dołączanych do wszystkiego, co przychodzi z Chin. A pod spodem mamy samo mięso. Głowica naszego mikroskopu. Uchwyt głowicy. Mocowanie do głowicy. Kolumnę podstawy. Samą podstawę, która waży chyba z 10 kg. Śrubeczki, zakręteczki. Ramię mikroskopu na prowadnicach liniowych. Pokrowiec. Przejściówki do kamery. Obiektywy. I resztę śrubek. Złożenie mikroskopu nie jest trudne, bez problemu poradziłem sobie bez instrukcji montażu i teraz pokażę Wam pokrótce, jak przebiegał ten proces. Najważniejsze jest dokręcenie wszystkich śrub po zakończeniu montażu, ponieważ sprzęt jest dość ciężki i raczej nie chcielibyśmy, żeby coś spadło albo cały mikroskop przewrócił się na stół. Mikroskop po złożeniu prezentuje się całkiem poważnie i okazale. Z pewnością nie jest to sprzęt na małe biureczko stojące gdzieś w rogu pokoju. Trzeba mu zapewnić sporo miejsca. Wykonanie pod względem wizualnym jest według mnie bardzo przyzwoite. Nie ma tutaj żadnych dziur i odprysków. Wszystko jest ładnie pokryte, ale po bliższym przyjrzeniu się zauważymy tutaj prześwitujące wgłębienia, jakieś pozostałości po cięciu czy obróbce. Sprzęt był wykańczany ręcznie, co widać, ale myślę, że w tym przedziale cenowym naprawdę nie ma się czego czepiać. Mikroskop oparty na tym rodzaju statywu ma imponujące możliwości regulacji. Możemy tutaj ustawić praktycznie wszystko. Wysokość na głównej kolumnie. Blokujemy tutaj, opuszczamy ten pierścień, odblokowujemy ramię i mamy go bezpiecznie obniżonego. Tutaj mamy blokadę tych prowadnic liniowych. Tu możemy sobie ustawiać pozycję części końcowej z głowicą. W ten sposób, góra-dół. Tutaj ustalamy sobie wychylenie tego czpienia. Tą śrubą blokujemy sobie ruch głowicy lewo-prawo. A tutaj już mamy końcową regulację wysokości głowicy nad oglądanym przez nas elementem. I zobaczcie, oryginalnie jest to tak zamontowane i widać, że tutaj ta część jest niżej niż końcówka głowicy. Jeżeli komuś to przeszkadza, nie ma żadnego problemu, żeby zamontować tę część odwrotnie. W ten sposób wkładamy głowicę. Teraz po podniesieniu całej tej części nic nam tutaj nie będzie przeszkadzać aż do samego końca. Wszystko w tym statywie byłoby idealnie, gdyby nie te nieszczęsne prowadnice. Jeśli chodzi o lekkość w ich ustawianiu, to nie ma żadnego problemu. Można to robić jednym palcem i zatrzymują się w odpowiednim momencie. Nie jest też za lekko, ale posłuchajcie, jak one pracują. No nie jest to zbyt przyjemny dźwięk. Widać, że coś tutaj w tym mechanizmie jest luźno. No i jak sobie złapiemy ten statyw na odkręconej blokadzie, to widać, że do precyzji wykonania tego mechanizmu sporo tutaj brakuje. Widać ewidentnie, że ta końcówka z przeciwwagą jest tutaj za lekka. Jeżeli ją nacisnę, to prowadnica zaczyna pracować dużo lepiej. Dolny wałek przez to lepiej opiera się na łożyskach i praca jest dużo płynniejsza. A wprawdzie nie jestem mechanikiem, ale wydaje mi się, że to zdecydowanie jest tutaj zbyt luźno. No i wiadomo, że na tak krótkim odcinku przy takiej wadze i długości będzie tutaj nierównomierne obciążenie. To nie jedyna wada tej prowadnicy. Spójrzcie na te wałki. Jak one są tutaj zrysowane, a ja używałem tego kilka dni. Nie wiem, czy one są z jakiejś stali chińskiej. Czytałem w internecie, że użytkownicy mają z tym problemy, ale nie sądziłem, że te wałki są aż tak kiepskiej jakości. No, zdecydowanie trzeba będzie je szybko wymienić. I jeśli submiarka mnie nie oszukuje, to te pręty mają średnicę około 19,85 mm, a ich długość to mniej niż 40 cm. I z tego co widzę, można kupić metr takiego pręta za 55 zł, także myślę, że tragedii nie ma, no ale jest to dodatkowy koszt. Mimo wszystko jest to najlepszy statyw, jaki możecie dostać, zapewniający dużą stabilność, swobodę ruchu
i wygodę użytkowania. A skąd to wiem? Bo używałem już wszystkich. Na przykład taki z podstawką metalową, który udało mi się znaleźć na Facebooku za 200 zł. Niska cena była główną zaletą tego statywu. Po prostu wydając 200 zł można już było pracować. Mogę sobie wprawdzie go przesuwać przód, tył, ale za każdym razem muszę to dokręcić dość mocno, bo inaczej będzie mi się głowica obracała. Co również nie jest obojętne dla tego wałka. Oprócz tego jest całkiem w porządku. Tutaj nie jest dobrze spasowany, ale da się na nim pracować. Jako minimum coś takiego mógłbym polecić. Początkowo pracowałem na czymś takim. To jest taki statyw sprężynowy, trójramienny. Bardzo fajny, jeżeli chodzi o ustawność. Można coś robić, potem odstawiamy go sobie w kąt i nie zajmuje dużo miejsca. Z racji tego, że jest tutaj takie długie ramię, to każde przytknięcie oczu do mikroskopu kończyło się bujaniem, co było naprawdę irytujące i praktycznie uniemożliwiało komfortowe nagrywanie. No i nie jest on też dobrze wykonany. Tutaj zobaczcie, w tej części tak się buja i nie da się tego zlikwidować, bo tutaj nie jest na śrubie, tylko na takim pierścieniu zabezpieczającym. Można by to ewentualnie spróbować przewiercić i zakręcić tutaj śrubę, ale ze względu na to bujanie nie polecam. Każde najmniejsze drżenie będzie się po prostu przenosić i wzmacniać aż do samego końca, do głowicy. Korzystam jeszcze z takiego statywu, ale tego raczej nie polecam, ze względu na to, że tutaj macie tylko regulację góra, dół, lewo, prawo. Nie da się tej głowicy wysunąć, żeby zobaczyć coś dalej. I tak samo nie włożycie tutaj większej płyty niż powiedzmy od jakiegoś tabletu, bo ta kolumna będzie tutaj ją po prostu blokować. Zawsze zastanawiało mnie, jak to jest z tymi głowicami. Czy one są wszystkie takie same i różnią się tylko napisem lub kolorem? Czy rzeczywiście jest jeszcze w nich coś, co odróżnia je od siebie? Jako że mam tylko te dwie i tylko białe, postanowiłem je zważyć. Różnice w ich masie są na poziomie gramów, a wizualnie wyglądają tak samo. Pokrętła kręcą się tak samo, w środku również wyglądają tak samo. Mają nawet podobne naklejki kontroli jakości. Ta jest z 2020, a Vevor z 2023. Jeżeli ktoś z was ma mikroskop Ikinsa, taki czarny, Amscopa, albo tego niebiesko-żółtego Mechanika, jakbyście znaleźli chwilę i wrzucili na wagę głowicę i podali mi w komentarzu, ile waży w waszym przypadku, to być może byłby to kolejny krok do ustalenia, czy to się w ogóle czymś od siebie różni. Zwróćcie uwagę, że ważyłem głowicę bez tych okularów, bez tej zatyczki i tego środka. O, tak to wyglądało. I wtedy będziemy mieć co do grama informacje. Jedno wiem na pewno, mikroskop RF4 od firmy Relief, taki zielony, na pewno się różni i jest beznadziejnej jakości. Jeżeli jesteście ciekawi, jaka jest różnica w tych głowicach, rzucam wam tutaj link do filmu jednego gościa, który naprawia elektronikę. Niezależnie od tego, jaki statyw sobie wybierzecie, najważniejsza jest głowica. Jest to głowica stereoskopowa, czyli posiada dwa oddzielne tory optyczne dla każdego oka, które biegną w ten sposób. Mamy tutaj dość szeroką regulację rozstawu okularów, dlatego żebyśmy mieli cały czas ten obraz, są tutaj dodatkowe pryzmaty, które odpowiednio formują wiązkę światła dla każdego rozstawu okularów. Dodatkowo mamy tutaj wyjście na kamerę, czyli trzeci tor optyczny, który puszczony jest z jednego z głównych torów, w tym przypadku z lewego. Bardzo łatwo to sprawdzić, wystarczy, że podłączycie sobie kamerkę, zasłonicie lewą soczewkę i obraz z kamery wam zniknie. Zaletą konstrukcji stereoskopowej jest przede wszystkim to, że widzimy obraz trójwymiarowo, tak jakbyśmy patrzyli własnymi oczami, tylko z większym powiększeniem. Mamy to prawdziwe odczucie głębi, no i oczywiście żadnych opóźnień, nie tak jak w przypadku mikroskopów cyfrowych, przez co bardzo przyjemnie się pod tym pracuje. Kolejną bardzo istotną cechą tej głowicy jest to, że ma płynnie regulowane powiększenie od 0,7 do 4,5. Jest to bazowe powiększenie tej głowicy. Jeżeli dołożymy do tego powiększenie okularów, czyli w tym przypadku po 10 razy, no to mamy sumaryczne powiększenie od 7 do 45. Rzućmy okiem, jak to pracuje. Ciekawie zrealizowany mechanizm na takich tulejach ślimakowych, mosiężnych. Także tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Zarówno jakość wykonania, jak i jakość obrazu z tej głowicy jest naprawdę bardzo dobra. I teraz wypadałoby wam pokazać, jak wygląda obraz z tego mikroskopu. Dlatego muszę wspomnieć o oświetlaczach. Z racji tego, że cena wyjściowa tego mikroskopu jest bardzo niska, w zestawie nie znajdziecie oświetlacza. A jest on niezbędny do pracy, bo ta głowica wymaga naprawdę bardzo dużo światła. Ja wam tutaj tylko pokażę takie trzy. To był najtańszy oświetlacz kupiony w Gotroniku, jest zasilany z USB, ma tutaj regulację, ale nie polecam go, bo dostałem nawet zasilacz do niego, który nie pasuje do polskiego gniazdka. Sama moc jest w porządku, jeżeli chodzi o optykę i patrzenie, natomiast nagrywając lustrzanką miałem duże problemy z odbiciami światła, które generował ten oświetlacz, co możecie zobaczyć na moich starszych filmach, gdzie tam robiłem jakieś lutowanie. Aktualnie korzystam z tego, to jest oświetlacz 60 LEDów, ma taki zasilacz z regulacją tutaj. On jest całkiem przyzwoity i do kamery, i do patrzenia. Jedyna jego wada to ten zasilacz, który tak mocno sieje, że miałem problemy podczas pracy przy testowaniu pewnych urządzeń,
bo po prostu traciły zasięg. Taki wynalazek z Techrebala. A tutaj mam trzecie takie chińskie cudo. Nazywa się iFixes IL37. Kosztował około 100 na AliExpressie. Link będziecie mieć pod filmem. Co jest w nim takiego ciekawego? Posiada dodatkowy filtr polaryzacyjny, który poprawia czytelność napisów na układach scalonych. Montuje się go tutaj i obracając tą tarczą zmieniamy polaryzację światła w taki sposób, żeby uzyskać czytelne napisy lub zniwelować odbicia. On też jest niestety na USB. Tutaj ma sterowanie jasnością w ten sposób, że nie jest to potencjometr, tylko taki cyfrowy przełącznik. Zobaczcie. W ten sposób to działa, a wyłącza się go naciskając całkiem. Bardzo ciekawy. Mocno świeci, jest cały z plastiku, fajnie to działa, ta soczewka trochę zaciemnia obraz, jak możecie zobaczyć, ale jeżeli komuś to przeszkadza, zawsze można pracować bez niej i wtedy działa jak normalny oświetlacz. To są trzy takie, które posiadam, z tych trzech wybrałbym tego. Niestety nie jestem w stanie wam pokazać, jak ładny będzie obraz z tego mikroskopu na żywo, bo po pierwsze ani nie dam rady dopasować lustrzanki do okularu obiektywu, a po drugie i tak nie jest ona w stanie oddać jakości tego obrazu. Dlatego posłużę się taką kamerką. Na rynku możecie kupić bardzo dużo różnego rodzaju kamer do mikroskopu. Jest z tym spory problem, ponieważ nie wiadomo, czym one się tak naprawdę różnią, jaki adapter będzie pasował do danej kamery. Dlatego jedynym pewnym sposobem znalezienia dla siebie odpowiedniego urządzenia jest albo próbowanie samemu, albo zapytanie kogoś, kto posiada taką kamerkę z danym mikroskopem. No i jaka jest jego opinia, czy ten obraz jest dobry. Ja wam pokażę moją kamerę. 38 megapikseli, coś tam, Full HD kamera V6. I podaję obraz po HDMI, po USB, tu ma zasilanie, jest do niej pilot, nagrywa na kartę pamięci również. Oprócz kamery kluczowy jest odpowiedni adapter. Ja niestety musiałem sam kombinować, wydałem trochę kasy na te adaptery i znalazłem optymalne rozwiązanie dla takiej kamery. Do tej kamery potrzebny był taki adapter 0.5, kupiłem go oczywiście na AliExpressie, pod filmem dam wam link. Ale to nie wszystko, na tym adapterze kamerka nie chciała dobrze ostrzyć obrazu razem z tym, jak robi to mikroskop w pełnym zakresie powiększenia. Żeby to zadziałało, musiałem kupić jeszcze taki dystans i link do tego dystansu też wam dam w opisie. To jest jedyna informacja ode mnie, nie jestem w stanie podać wam uniwersalnego rozwiązania, bo takiego nie ma. Z tym adapterem 0.5 obraz jest trochę bardziej powiększony w kamerce, jest mniejsze pole widzenia. Być może adapter 0.35 byłby lepszy, ale ja już nie miałem po prostu siły do tego. No i po skręceniu tego wszystkiego do kupy, montujemy kamerkę w takiej pozycji, skręcamy tu śrubką i tak prezentuje się obraz z tego mikroskopu. Pamiętajcie, jeżeli chodzi o jakość tego obrazu, jest to obraz z tej kamery za 300 zł i z najtańszego grabera za 4 dychy, ponieważ jeden z moich Elgato się zepsuł. Myślę, że nie jest tak najgorzej, chociaż mogłoby być lepiej. Porządna kamera z dobrą dynamiką, która dobrze radzi sobie z odbiciami i tak dalej. To są zwykle kamerki 4K, no i one kosztują już ponad 1000 zł. Nie spotkałem się z porządną kamerą do takiego mikroskopu poniżej 1000. Ale jeżeli ktoś z was ma, to piszcie w komentarzach, bardzo chętnie sprawdzimy. Ja generalnie mało używam tej kamerki i mało nagrywam z tego mikroskopu. Pracuję głównie na okularach, bo po to się po prostu kupuje mikroskop optyczny. Jeżeli zależy wam na dobrej jakości, no to albo lustrzanka, albo kamerka 4K. Tak wygląda obraz przy minimalnym powiększeniu 7 razy. Możecie zobaczyć, że w kamerce pole robocze to jest około 2,5 na jakieś 1,5 cm. W obiektywie widzimy okrąg o średnicy około 35 mm, także dużo więcej. Jeżeli chodzi o głębię ostrości, to przy minimalnym powiększeniu będzie to kilka milimetrów, myślę, że 3, maksymalnie 4. No i ustawiając sobie odpowiednią ostrość, tak żeby napisy były widoczne na płytce, bez problemu widzimy resztę elementów z napisami. Tutaj jest kwarc taki dość wysoki. Także tutaj nie ma żadnego problemu, możemy pracować bez jakiegoś nadmiernego kręcenia gałkami. Piękny, ostry obraz z taniej kamerki, jeszcze ładniejszy w okularach mikroskopu. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń co do jakości. I tu wam jeszcze pokażę, jak ten oświetlacz działa. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o maksymalne powiększenie, to w tej mojej kamerce pole robocze jest 2x4 mm, a w okularze jest to okrąg o średnicy 5 mm. Przy wyborze mikroskopu do elektroniki kluczowa jest też odległość robocza i tutaj mamy ją pomiędzy 9 a 10 cm razem z oświetlaczem i w zależności od powiększenia. I powiedziałbym, że jest to taka minimalna wysokość, która umożliwia w miarę wygodną pracę
takimi płytkami. Chociaż przy manewrowaniu lutownicą na pewno będzie tutaj ciasno, ale niektórzy tak pracują i nie narzekają. Jeżeli chodzi o gorące powietrze, to przydają się zakrzywione końcówki. Wtedy możemy trzymać hota pod kątem. Jakoś sobie jesteśmy w stanie poradzić. Czy można uzyskać więcej? Okazuje się, że tak. Stosując takie soczewki Barlowa na obiektyw mikroskopu, która według tego napisu powinna nam zwiększyć odległość roboczą do 165 mm i jest oznaczona 0,5x, czyli zmniejsza nam sumaryczne powiększenie o 50%. W zestawie jest jeszcze taka soczewka zwiększająca powiększenie, ale ona zmniejsza odległość roboczą według tego napisu do około 30 mm, także do lutowania nam się raczej nie przyda. Trzecia rzecz, która jest dołączona do zestawu, to jest takie szkło ochronne. To szkło nie daje żadnego powiększenia, ale jego oprawka ma tutaj wcięcie na zamocowanie oświetlacza. Kręcamy go w naszą soczewkę, a Barlowa wkręcamy w obiektyw mikroskopu. Tutaj musicie uważać, bo ta część jest z twardego tworzywa i mamy tu drobny gwint, żeby go po prostu nie zerwać. Chociaż ładnie on się wpasowuje sam. Nie trzeba tutaj nic manewrować. I teraz montujemy oświetlacz zamiast w standardowym miejscu, tutaj na dole, dzięki czemu będziemy mieć więcej światła, a więcej światła jest potrzebne, ponieważ te soczewki znacząco zaciemniają obraz. No i nie chcę nic mówić, ale ja tutaj widzę nawet więcej niż 20 cm na minimalnym powiększeniu, czyli w tym przypadku 3,5, bo dzielimy 7,5 i zauważcie, jak zwiększyło się też pole robocze. W kamerce mamy 6 cm na 3, a w obiektywie jest ponad 8 cm. No i siłą rzeczy zwiększyła nam się też głębia ostrości. Zobaczcie, wszystko widać z góry na dół. Także jest to fajne rozwiązanie, ale ma dwa minusy. Jeden minus jest taki, że właśnie zabiera sporo światła. Tego nie widać na kamerce, bo kamerka podwyższa sobie automatycznie ekspozycję, chociaż będzie to widać w liczbie klatek prawdopodobnie. Natomiast w okularze to już widać. Według mnie ten adapter 0,5 jest troszkę za duży. Czyli w moim przypadku po prostu głowica mikroskopu byłaby za wysoko i nie mógłbym się wygodnie ustawić. To też trzeba mieć na względzie, żebyśmy się po prostu albo nie garbili, albo nie musieli wysuwać szyi jak żyrafa i narażać się na jakieś zdrowotne konsekwencje. Myślę, że idealnie byłoby, gdyby Wewor do mikroskopu dołączył zamiast Barlowa dwa razy, Barlowa 0,7. Wtedy byłby taki kompromis pomiędzy dużą odległością, a zmniejszonym powiększeniem, tą ilością światła. Ale każdy ma inne preferencje, także to już zależy od Was. Ostatnią rzecz, którą zauważyłem podczas użytkowania tego statywu, jeżeli wysuniemy całe ramię razem z głowicą do samego końca i ramię będzie w osi tej podstawy, mimo że ona jest taka duża i ciężka, to bardzo niewiele siły trzeba, żeby go przewrócić do przodu. A jest to sprzęt dość ciężki, także może się to skończyć źle, więc uważajcie. Takim tymczasowym pośrednim rozwiązaniem jest umieszczenie osi tego ramienia po przekątnej tutaj tego prostokąta i wtedy tej siły trzeba dużo więcej. Ale wiadomo, że jeżeli już naciśniemy wtedy, no to mikroskop opadnie nam w inną stronę. Uważam, że ten mikroskop nie jest ani lepszy, ani gorszy od innych tego typu dostępnych w Polsce za 2,5-3 tysiące złotych i więcej. Cierpi na te same bolączki, które pokazałem Wam w filmie. Mimo to myślę, że jest warty zakupu. Jeżeli ktoś pyta mnie osobiście, jaki jest najlepszy mikroskop dla elektronika, to ja uważam, że tylko taki. Za coś wyraźnie lepszego myślę, że musielibyśmy już iść w kwoty czterocyfrowe. Czy warto go kupić? Ja powiem tak. Ja za swój pierwszy mikroskop dałem 2700 zł i również nie miał kamery i oświetlacza w zestawie. Było to ponad 5 lat temu. Dzisiaj, jeżeli miałbym możliwość kupienia takiego sprzętu z tym statywem za 1800 zł, to bym brał bez zastanowienia. Ale to jest tylko moja prywatna opinia, nie sugerujcie się nią, bo jak najlepiej wydać pieniądze wiecie tylko i wyłącznie Wy. Ale jeżeli byście chcieli kupić ten mikroskop, będzie mi bardzo miło, jeżeli skorzystacie z linku pod filmem. Podaję też kody promocyjne i mam nadzieję, że będziecie z tego po prostu zadowoleni. Tyle ode mnie, piszcie jakie macie doświadczenia z mikroskopami, bardzo chętnie poczytam. Do następnego filmu, cześć!